Z protestu rolników, a my przekazujemy głos Monice Rutkę. Halo? Jestem. Jesteśmy na drodze S50, znaczy na drodze 50. Ze mną jest organizator tutaj protestu. Protest był zgłoszony, jest wydana zgoda na protest. Natomiast sytuacja wygląda tak, że około godziny 11 policja zablokowała rolnikom wjazd na S7, tam gdzie właśnie miała być utworzona blokada na... Jak widać, rolnicy do tej pory nie mogą wjechać, już minęło około 2 godzin, czekamy na zgodę, ale może... opowiem Państwu w skrócie, jak to wyglądało. Pani redaktor, uzyskaliśmy zgodę od burmistrza miasta i gminy Grójec na protest w dniu dzisiejszym do dnia jutrzejszego dnia do godziny 10. I otóż to, po sprawach organizacyjnych wyjechaliśmy na drogę w Krajową 50, żeby zjechać na drogę szybkiego ruchu S7 w kierunku Warszawy i zablokować tą drogę w 2 miejscach. Oczywiście z zachowaniem korytarza życia, to nie podlega żadnej dyskusji, o tym nie dyskutujemy. No i co się stało? Policja zablokowała nam wjazd z drogi 50 na 7. Po pewnych medytacjach, rozmowach dopuszczono nas, prawomyślnie, do trasy S7, natomiast nie pozwolono nam wjechać na trasę S7. Nie blokujemy kierunku krakowskiego, blokujemy tylko kierunek warszawski. Mimo to do tej pory nie wpuszczono nas na 7. Trwają ciągle z komendą w Radomiu rozmowy panów policjantów, którzy tutaj spełniają swoją funkcję oczywiście. Natomiast jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani i obawiam się, żeby nie doszło do samowolnego, jak to będą niektórzy określali, wkroczenia wejścia wjazdu na trasę S7. Ja myślę, że też w policji może o to chodzić. Ja za chwilę tak się odwrócę i pokażę Państwu, jak wygląda. To jest droga S50 i warto zaznaczyć, że w momencie, kiedy wjechały już na nią tiry, ja podejdę bliżej. Tutaj już nie można utworzyć żadnego korytarza życia. Tutaj nie ma... Z dwóch stron jest po prostu niemożliwy przejazd, więc no, sytuacja jest kuriozalna, ponieważ to w tej sytuacji można powiedzieć, że to właśnie policja utrudnia prowadzenie tego protestu w sposób legalny, w sposób dobrze zorganizowany. Bardzo dziękujemy za tą relację. Czy oprócz rolników tam pojawili się jeszcze inni protestujący? To znaczy tak, są myśliwi, jest Polski Związek Łowiecki, są osoby też niezwiązane z rolnictwem, po prostu takie, którym przeszkadza polityka tak zwanego Zielonego Ładu. Także no, czekamy na decyzję. Jest to naprawdę sytuacja dziwna i troszeczkę im przypomina tą sytuację z momentu, kiedy były przyjmowane media publiczne, kiedy po prostu ciągle dostawaliśmy informacje jako dziennikarze, że czekamy na decyzję, czekamy na jakiegoś organizatora czy zarządcę, a tak naprawdę po prostu brano nas na przetrzymanie i wydaje mi się, że tutaj rolnicy są chyba w podobnej sytuacji. Mhm. A jak zachowują się funkcjonariusze, bo tam widzieliśmy przez moment radiowóz. Jak przebiegają te rozmowy z samymi funkcjonariuszami? Przepraszam, ale jeszcze raz poproszę o powtórzenie pytania. Jak przebiegają rozmowy z samymi funkcjonariuszami, którzy tam są na miejscu? Widzieliśmy przez moment radiowóz. Jak zachowują się sami funkcjonariusze? Funkcjonariusze zachowują się dokładnie, znowu przypomina mi się tamta sytuacja, czyli czekamy na decyzję, no my nic nie możemy, pomimo tego, że policjanci widzą, że tutaj jest ewidentnie zagrożenie, tak? Bo gdyby chciała na przykład przyjechać karetka, no to ona nie przyjedzie. Więc rozkładają ręce, my nic nie możemy. Prawdopodobnie takie rozkazy dostali od swoich przełożonych, a w ostateczności być może od pana ministra Kierwińskiego. Mhm. Przypomnijmy jeszcze, ten protest w tym miejscu miał być prowadzony do dnia jutrzejszego i tak został zgłoszony. Na 24 godziny, od godziny 10 dzisiaj do godziny 10 jutro. Tymczasem jest godzina 14, a rolnicy w dalszym ciągu nie mogą wjechać na trasę S7 i... No i czekają.
Rolnicy na pewno otrzymują też na stałe informacje o tym, co dzieje się w Warszawie z ich kolegami po fachu, którzy protestują tu w centrum Warszawy. Czy jest jakieś poczucie solidarności, tego, że to jest wspólna sprawa i w różnych miejscach protestują ludzie, ale za tym samym? Zdecydowanie, no tutaj jest tak, że jakby wszyscy są bardzo zdeterminowani i bardzo tacy dobrze zmotywowani do tego, żeby walczyć o siebie. Kiedy ta sytuacja może się rozwiązać? Tam pan, który wypowiadał się dla naszej stacji, mówi, czekamy na jakieś decyzje, być może z Radomia. Czy macie jakiś plan działania? Gdy jakby zaczęła się ta rozmowa, to było mniej więcej jakieś tam, mówili, że w ciągu 10-20 minut sytuacja się wyjaśni. Minęły 2 godziny, sytuacja się nie wyjaśniła. Halo? Tak. Czy oprócz rolników macie tam jeszcze kontakt jakikolwiek ze zwykłymi użytkownikami drogi? Czy jest jakaś interakcja z ludźmi, którzy po prostu podróżują i w jakikolwiek sposób kontaktują się z protestującymi? Tak, przed chwilą tutaj podjechały tiry, ponieważ policja pomyślała, że jednak tym łącznikiem na trasę na 50 puszczą tiry, ale no rolnicy, ja też to za chwilę pokażę, rolnicy jednak zostawili tą drogę, ten wjazd, nie wiem, czy to widać, zostawili ten wjazd, no i tutaj... Tak, widzimy, jest droga zastawiona przez ciągnik ze znakiem, z flagą Solidarności Indywidualnej. Solidarność Indywidualna dołączyła się również dzisiaj do tego protestu warszawskiego, który cały czas trwa. Czy ten protest jest w ogóle w jakikolwiek sposób koordynowany, ten, który teraz widzimy, przez Solidarność Rolników Indywidualnych? Tak, tutaj główny organizator jest właśnie przedstawicielem Solidarności Indywidualnej, to jest ten pan, z którym rozmawialiśmy wcześniej, pan Wiesław Czerwiński. No ale chciałem jeszcze wrócić do tego, że tutaj zrozumienie ze strony użytkowników drogi jest duże. Tutaj też przejeżdżające samochody pozdrawiają rolników, także to wsparcie jest, nie ma jakiejś złości, nie ma, nie wiem, jakiejś agresji. Czyli próby wybicia klina między rolników, czy szerzej protestujących, a użytkowników dróg, mieszczuchów, jak to się potocznie mówi, na razie się niespecjalnie udają. Przepraszam, ale panie tutaj, panie włączyły muzykę. Dziękuję za tą relację i wracamy do Warszawy, do naszego studia plenerowego, do tego, co dzieje się w tej chwili w centrum miasta.